kocham, lubię, szanuję, więc nie śmiecę. Pod takim hasłem odbyło się w Toruniu 19. sprzątanie świata. W sobotę odbył się festyn na rynku nowomiejskim, gdzie makulaturę i butelki można było wymienić na sadzonki i bilety do toruńskich instytucji kultury. Jak co roku, trzeci weekend września jest akcja sprzątania świata. Toruń również do takiej akcji przystępuje, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania realizuje tą akcję bezpośrednio na terenie miasta. Żeby w jakikolwiek sposób zachęcić mieszkańców do uczestniczenia w tej akcji, zorganizowaliśmy tutaj na rynku, zaproponowaliśmy mieszkańcom, przynieś odpady, dostaniesz coś w zamian. Bo wydaje się, żeby wyedukować mieszkańca, to nie tylko należy coś od niego wziąć, ale należy coś dać temu mieszkańcowi. Nasza propozycja, jak Państwo widzą, to są piękne sadzonki drzew i krzewów ozdobnych. I chciałbym powiedzieć, że od godziny 11 zaczęliśmy tą akcję, a już o godzinie 10 pierwsi mieszkańcy czekali z przygotowaną makulaturą, butelkami plastikowymi czy szklanymi, bo tego rodzaju odpadach przede wszystkim mówimy. Oczywiście można przynieść telewizor, można przynieść komputer i taki sprzęt RTV, który jest odpadem przecież niebezpiecznym, też ludzie przynoszą. Jak widać, jest zainteresowanie ogromne, chętnie przychodzą ludzie i wydaje mi się, że ta akcja również odniesie sukces. Sprzątanie świata to okazja, by w tych dniach szczególnie podkreślać, iż troska o stan naszego otoczenia, o jego czystość jest nie tylko obowiązkiem każdego z nas, ale dzięki niej możemy mieszkać, pracować i odpoczywać w bardziej przyjaznym środowisku, między innymi w lasach. Dzisiaj jest podsumowanie akcji sprzątania świata, którą organizowało Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. My jako leśnicy również uczestniczymy w tym cyklicznie co roku, w związku z tym nasza obecność tutaj jest. Jasne. Bogdanie, trzyma Pan w rękach sadzonkę i jakie to drzewko? To jest lipa i jest to w specjalny sposób hodowana, jest to sadzonka kontenerowa, której wyprodukowanie trwa bardzo krótko, o wiele krócej niż normalny cykl produkcyjny. Jakość zdecydowanie jest lepsza niż tych produkowanych inaczej, większa przeżywalność i wszystkie inne rzeczy, łącznie z grzybem, który tutaj jest. Słowem, gwarantujecie, że się przyjmie? W 99%. Wielkie sprzątanie miasta odbywało się od piątku do niedzieli. Ponadto każdy mieszkaniec Torunia mógł nieodpłatnie oddać 500 kg odpadów, sprzętu RTV, AGD, mebli, odpadów budowlanych czy poremontowych. To jest cały czas problem. Śmieci trafiają do lasu, śmieci trafiają na tereny zielone. Czy notujecie w Toruniu jakiś postęp, jeżeli chodzi o te dzikie wysypiska? No taki zatrważający postęp to nie jest dostrzegany, niestety nadal jesteśmy brudasami. Z tym, że mnie się wydaje, że tego typu kampanie pewną grupę społeczeństwa, myślę tu o dzieci, o młodzieży, że doprowadzą do takiej świadomości, do takiej kultury, że te śmieci nie będą trafiały do lasów, na tereny zieleni. Na rynku nowomiejskim na mieszkańców Torunia czekały stoiska ekologiczne i prezentacja sprzętu MPO. Panie Jacku, na co dzień jeździ Pan tym pojazdem? Proszę powiedzieć, do czego służy to urządzenie? To jest zamiatarka, nazywa się Johnston. I tak, służy do zamiatania nieczystości. Różne butelki wciąga, paczki od papierosów. Czyli większogabarytowe też, a piasek oczywiście, pety i takie inne sprawy, to na porządku dziennym. Aha, czyli generalnie do czyszczenia ulic. Do czyszczenia ulic, tak, no zgadza się. To jest Volvo z 2009 roku, zabudowę małego cela. Ogółem jeżdżę codziennie na bioodpadach i wszystko jest... Dobrze się samochód sprawuje, nie narzekam. Rozumiem. Ile może Pan zabrać śmieci w czasie jednego kursu? To jest zabudowa akurat 22 metry sześcienne, ale tak ogółem tak do 11 ton, nie? Tak się bierze, 10-11 ton, nie? W momencie, kiedy my segregujemy w domach, tak? Na makulaturę, papier i bioodpady, Pan odbiera tylko jeden rodzaj tych odpadów. Tak, tak, bioodpady to są, nie? Sporym zainteresowaniem cieszył się też konkurs malowania koszy ulicznych dla uczniów gimnazjów. Dzisiaj realizujemy miejską akcję sprzątania świata pod hasłem kocham, lubię, szanuję, nie śmiecę. A to, co dzieje się na rynku nowomiejskim, to można troszkę uznać jak takie podsumowanie tej akcji. A właśnie, ponieważ w tej chwili młodzież sprząta nadal,
ci, którzy już posprzątali, mogli nas odwiedzić na rynku. Mogli przynieść surowce wtórne, zamienić je na sadzonki drzew krzewów albo na bilety do różnych centrów kultury. Mogli wziąć udział w konkursie plastycznym pod tytułem Kolorowy kosz na śmieci. No właśnie, tutaj w tle mamy dzieciaki malujące kosze na śmieci. No to jest chyba taki pomysł na to, żeby przypominać dzieciakom od maleńkości, że te śmieci nie powinny trafiać do lasu. Tak, przede wszystkim korzystamy z koszy na śmieci. Kosze na ogół są jednobarwne. My chcieliśmy to złamać, zmienić. Chcieliśmy, aby ten kosz był kolorowy, aby oprócz swojej podstawowej funkcji także zdobił środowisko. W czasie imprezy można było wymienić posegregowane odpady na nagrody. Za minimum 3 kg makulatury lub 10 butelek szklanych lub plastikowych można było otrzymać sadzonki roślin lub bilety wstępu do toruńskich instytucji kultury.